No i co? I się stało. To tak jak przypuszczałem, stało się tak, że się zakopałem delikatnie. A wiadomo, Stachus blokady nie zrobił. W 60 cięgiełko się urwało, nie chce mu się pospawać. I ora takie u góry, bez blokady, a później się dziwi, dlaczego się zakopuje. Ale jedzie już mój wybawca, drifter. O, proszę zobaczyć, nie oszczędza tego ruska. Zapniemy linkę, pociągnie mnie może do tyłu, może wyjadę. Tak to jakoś może wytargamy tę 60-tkę. Zapierdzieli haka. Ej, poczekaj, ustawię się na wprost. Dobrze, tak, spróbujemy, zobaczymy, może pójdzie. Poczekaj, trochę się przestawię. No widzisz, kurde, no. Tak to jest, jak się blokady nie zrobi. Ale jak nie stanęło tam. No bo jeszcze trochę pojechałem do przodu. Siła. No są warunki, jakie są. Sam ze sprzęgła i nie ma, że nie pójdzie. Poszedł ładnie. Tylko kurwa przód podskakuje. Kurde, no i widzisz. Tak mnie trochę przykorciło. A tam, ale ładnie, nie jest tak tragicznie. No nie jest tragicznie, ale tu jest właśnie taki dołek i siadło. Myślałem, że będzie mokrze jak ten. No. Tyle padało, wiesz, całą... I stopa śniegu teraz i... A są takie miejsca, wiesz, gdzie jest piasek. Piasek i właśnie ta glina taka, co u ciebie, to jest to. O, i to później, wiesz. Trzyma, ja to sam miałem, bo jedziesz, jest glina, za chwilę jest kawałek piasku. No i właśnie, i ten piasek tam trzyma w przód i co? A blokady nie zrobiłem i to jest tak. Mówię, no bo kurde, kiedy to zaoram? Tutaj zrandupowałem, zobacz, jak wziął randup. Bo co mi zostało w bajce, to tak przyleciałem i zobacz, ubiło. Zostało ci na lance, nie? No. Zapinamy na przód i przejedzie. Dawaj, zapinamy linkę na przód i polecimy normalnie, do przejedziesz ten drołem. To cofnę trochę do tyłu i tutaj odjedziemy. Nie wiem, ja czwarty, ja ty. Ja dwują, bo pojadę, a ty. No to dobra. Ty też lecikuję, dobra? Dobra. Żeby ty wiesz, uciął. Głęboko brać? Na głęboko, kurde. Tylko mi nie rozerwij 60-tki. Dobra akcja! Dobra akcja!
to masz, teraz ty... Pokaż z tego! Dobra, jedziemy! Na pół gazu i jedziemy! Kurde, idzie jak na pusto, tu może być problem, ale Stachu zapiął głęboko nawet teraz i jak na pusto idzie. No to mówiłem od początku, że tak trzeba orać te dzierżawy, bo inaczej nie będzie. O, tu będzie ciekawie. To jak był przedni napęd. No mówię ci, nie wie czuć, nie? Że bagierko czy coś i idzie jak zła. Papy, nawet tam tak głęboko żeś poszedł, glina mówię, tam to już byś siadł jakbyś... Tam woda wychodzi. No mówię, tam to by, tam byś siadł jakbyś nie miał tego. Jakby nie było pociągu to... No. I wiesz. Tu masz 50, tu masz 30, tu masz 80. I idzie bez problemu. I na głęboko się zapiął teraz. I teraz to jest orka. To jest zobacz. No, teraz to jest orka fest. Wchodzi ile wlezie. No, jak się ładnie obraca. Teraz to by można było po trójkę lecieć. No, teraz trójką można by orać. Jest luksus. No kurde.
Panie Urat, Grzesiem to dobre pomysły mają, tam ciągali się i to Grzesiu nam powiedział jakoś dziwnie, że na pociąg to robota i idzie tak, że o, nie ma straty prędkości, na trzecim biegu są w ogóle. O, chwila, bo tu jest taki, bajerko się zrobiła. Pływamy. Ale tam widziałem, że tam przy linii jak żeś szedł, tam koło upływało, błoto wypływało spod prawego. Tam gdzie to ja patrzyłem właśnie, to w skibie woda. Woda normalnie, nie? Zaraz nam pokażę, jak głęboko idzie, nie? Żeby nie było. Zobaczcie. No. Nie ma to tamto. Nie ma to tamto. Ja jestem wysoki, a to głęboko jest dość. No trzy dychy jest ponad, nie? Tam miejscami woda normalnie wychodzi z tego błota. Prawe koło to tonęło. Ale jak wiesz, na początku jak się nie zanim cię szarpnąłem, to jak poszedłeś sam, to no ciężko, siadłeś, nie, siadłeś by. No, a tak to płynie. Elegancko. Dobra, jedziemy do domu na dzisiaj. Starczy, bo kupujemy akcję. To był test dzisiaj takiej akcji. No może jeszcze będzie, na pewno będzie taka jeszcze. No jeszcze jest trochę. Okej, okay, sobie za MX-90. Gdzieś? Dalej, zamiast dwóch zamieniamy na tego case'a. No, luksus wyszło. To co, koniec odcinka dzisiaj? No, bo to jeszcze z podwórka taki trochę. A, nagrałeś, no. No, dobra, no to chuj. Zobaczymy. Dobra, to wytniesz, czekaj, chwila przerwy, żebyś mógł łatwiej wyciąć. Dobra, akcja. No to dobra, koniec odcinka. Kończymy. Na szybko taka akcja, myślę, że się spodoba. Na pewno się spodoba. No i kurde, czekajcie na odcinek z 30. Mamy nadzieję, że wyjdzie. Czy się uda, nie? Na pewno się musi udać. Bo jak nie się nie uda, to będziemy myśli. Ale się uda, pewnie się uda. No i będzie świąteczny odcinek z 30? Tak, no słuchaj, może będzie. Na święta, na Wigilię. Bo na Wigilię do pierogów. Do pierogów, bo minus 12 mówią święta, u nas także minus 13 nocą. Także trzeba szybko orać, bo będzie... Jak przymrozi, to już to nie odpuści do marca. Dobra, kończymy. Trzymajcie się. Na razie słupek i łapko oczywiście, jak się podobał. I co? I nara! Nara!